Także proszę Państwa, są tacy ludzie, którzy wszystko chcą mieć. Co u Ciebie zobaczą, to się pazury im trzęsą. Wszystko, to taki Mareczek jest. Wszystko już zobaczył kartę szesnastkę. To już, już, już. A że to niby jego, to tak podchodzi, atakuje. No to po prostu to jest bezczelne takie. No ale co zrobić, jak się ma tego Downa? Co zrobić? Downa, nie Downa, chciwość na pewno wielką. Także proszę Państwa. Ostatnio doszło nawet do takich no, drastycznych wręcz sytuacji, jak wyrzucanie związkowców z rad nadzorczych spółek grupy PKP, ponieważ menedżerowie stwierdzili, że ci związkowcy no, niczego dobrego tam nie robią, tylko powodują chaos. Teraz te wszystkie zmiany zostaną cofnięte. No, w wielu dziedzinach górnictwo, chociażby energetyka, PiS jest w takim sojuszu ze związkami zawodowymi. Na kolei jest podobnie. Także no tutaj myślę, że w ogóle troska o pasażera to jest punkt drugi. No, punkt pierwszy to jest kwestia wyrzucenia tych ludzi, którzy byli bardzo niechętni PiS-owi i którym też PiS był niechętny. No a przy okazji to oczywiście będzie oznaczało zwiększenie roli związków zawodowych, na pewno. Ale prawda też jest taka, że raport Najwyższej Izby Kontroli, który został opublikowany wczoraj, mówi o tym, że interesy państwa przy prywatyzacji spółek PKP, wracamy do klucz sprawy, nie w pełni zabezpieczał interesy państwa właśnie. Mm-hmm. No tutaj jest ta bardzo zwłaszcza kontrowersyjna prywatyzacja PKP Energetyki, której PiS był tak przeciwny, natomiast ci menedżerowie zwani tak dosyć potocznie na kolei bankomatami bardzo chcieli tej prywatyzacji. Ona rzeczywiście przyniosła duże pieniądze, prawie 1,5 miliarda złotych, natomiast no, został sprywatyzowany podmiot, który jest monopolistą, bo jeżeli ktoś ma pociągi, jeździ po Polsce, jest przewoźnikiem, to ten prąd do sieci trakcyjnej dostarcza PKP Energetyka i nikt inny, ponieważ PKP Energetyka jest właścicielem podstacji trakcyjnych. Można sobie prąd kupić u kogokolwiek innego, ale nikt inny nie ma dojścia do tej sieci trakcyjnej poza energetyką. Więc tutaj rzeczywiście, no po pierwsze było pytanie, czy należy prywatyzować takiego monopolistę, po drugie, ile on jest wart, bo teraz można powiedzieć, że on jest wart, może on jest wart 1,5 miliarda, może on jest wart dużo więcej, skoro jest monopolistą. Ten raport NIK też wrócił do tematu no, tak zwanego never ending story, czyli po co nam było Pendolino. Czy no, słusznie kupiliśmy Pendolino, czy nie. Tylko, że mam wrażenie, że NIK zapomniał o jednej rzeczy, to znaczy zazwyczaj i też Izba też chyba przyjęła taką tezę, że no, winny jest tak naprawdę przewoźnik, że kupił zbyt nowoczesny pociąg. Tylko, że ja pamiętam dobrych kilka lat temu, kiedy planowano ten zakup, Polskie Linie Kolejowe obiecywały, że będziemy jeździć 200, 220, a już niedługo 250 km na godzinę i taki pociąg jak najbardziej ma rację bytu. I kiedy decydowano o zakupie tego pociągu, on się miał przydać. A w międzyczasie, kiedy ten pociąg wyprodukowano, okazało się, że do tych 250 to jest droga daleka, a i 200 to jest w wielu miejscach jeszcze niemożliwe. Także to jakby pokazuje, że ten podział na tych bardzo wiele spółek doprowadził do jednej najgorszej rzeczy, że one ze sobą nie są w żaden sposób skoordynowane, że jedna robi coś, a druga robi coś innego. I później mamy albo zbyt nowoczesny pociąg na nasze tory, albo zbyt nowoczesne tory na pociągi, jak do Łodzi na przykład. No właśnie, z której miało się jechać 50 minut, a nie prędko to nastąpi. Cezary Kowanda, Tygodnik Polityka, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu też dziękuję za wspólnie spędzony czas w imieniu Olgi Tanajewskiej, Kamila Wróblewskiego, Przemysław Iwańczyk. Ja kłaniam się i zapraszam na informacje Radio Tok FM. No i co? Miliony reklam? Roczną edycję. Od 27 listopada do 29, czyli od piątku do niedzieli, jak to określają organizatorzy, Szpak po raz 9 uwije sobie gniazdo w Szczecinie. Festiwal rozszerzył swoją formułę o inne niż tylko kabaretowe środki przekazu artystycznego. Dlatego odbędzie się kabaretowa część konkursowa, a osobno konkurs stand-upu. W programie również pojawi się spektakl improwizowany dla dzieci, improbaja, przedstawienie kwartet dla czterech aktorów z Janem Fryczem, Janem Peszkiem i Andrzejem Grabowskim w reżyserii Mikołaja Grabowskiego oraz koncert zespołu Wonky One, kabaret, stand-up, muzyka i teatr, w ramach którego również ze swoim monodramem wystąpi Wojciech Tremiszewski, związany swego czasu z kabaretem Limo.
Tytuł: Adama Mickiewicza. Liryczna próba odnalezienia się w branży rozrywkowej. W sobotę 28 listopada Dom Kultury Słowianin w Szczecinie. Mamy na ten monodram parę zaproszeń dla Państwa. Proszę dzwonić po nie teraz 22 i 7 trójek, a więcej o programie 9 Festiwalu Komedii Szpak można znaleźć na stronie www.szpak.info.pl. Zapraszamy, zapraszamy tam i na festiwal. Za mniej więcej pół minuty rozpocznie się powtórka z rozrywki. Autopromocja. W niedzielę w Poznaniu rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza, ale kino. Miko, co zobaczymy? Filmy z całego świata, bo aż z 34 krajów, one naprawdę wykraczają poza schematy dziecięcego i młodzieżowego kina. W takim razie na pewno warto tam być. No to jedziemy. Jedziemy. 29 listopada, zagadkowa niedziela już od 7. Od 14 trójkowo-filmowo z festiwalu. Na żywo? Na żywo, jasne. Od poniedziałku także relacje z Poznania w cyklu Fajny Film. Serdecznie zapraszamy. Dorosłych również. Kasia Stoparczyk i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Usłyszymy dzisiaj monolog Marka Motasa, piosenkę Płaczliwą kabaretu Hrabi, następnie sketch Stanisława Szelca z... I ile chcesz pieniędzy na tym dziadu zagarabić? W centrum, gdzie również te mosty mogą oprócz problemów, które rozwiązują, wytworzyć poważne szkody dla mieszkańców w okolicy. Wszystko kosztuje. Ja mam pytanie. Właśnie pan prezydent będzie mówi o frekwencji na moście, czyli ten Świętokrzyski, to pańskim zdaniem na dobre ile? Świętokrzyski, tak. Panie prezydencie, moim zdaniem jest to frekwencyjnie najniżej obsługiwany most. Natomiast ma pan rację, panie prezydencie. Ile to może być? Mam problem z cyframi, nie pamiętam tych cyfr. No, odkrył pan moją słabość. Nie wiem również, ile kosztuje kilogram chleba i worek cebuli. Oczywiście, nie, to nie jest problem z cyframi. To nie jest debata przed wyborami, żebyśmy się kilogramem cebuli, ale jak mówimy o... Do czego pan zmierzał, panie prezydencie? Jak mówimy o tym, że na Świętokrzyskim ta frekwencja jest... Oczywiście, ona jest mała w porównaniu z mostem Grota, który ma ponad 100 tysięcy czy 120 tysięcy. Natomiast to jest ponad 30 tysięcy samochodów na dobę. Nam zależy na tym i każda następna przeprawa, ona po pierwsze nie ma tylko służyć ruchowi indywidualnemu samochodowemu, bo jeszcze podkreślmy to, jest tam na tym moście planowany tramwaj, jest również ten most przeznaczony dla ruchu rowerowego. I dla pieszych. I dla pieszych. W związku z czym, no pamiętajmy o tym, jak mówimy, bo to jest niezwykle ważne. Kolejna lokalna przeprawa zdejmuje samochody w dużej części z innych przepraw, powodując, że najpierw w godzinach szczytu na tych przeprawach te samochody nie stoją, tak jak na przykład dzisiaj na Gdańskim, i zanieczyszczają środowisko. Im więcej mostów, tym lepsze warunki do przekraczania, przejeżdżania z lewego brzegu na prawy. Jeśli spojrzymy na mapę, to okazuje się, że najwięcej mostów jest w północnej części aglomeracji, a jest luka na południu Warszawy. Proszę zapoznać się z mapą. Luka jeszcze na pewno jest. Ja jestem za tym, żeby tych mostów jeszcze więcej budować. Tam po prostu nie budowane, wszystkie mosty są na północy. Pani Joanna z Warszawy, pani Joanna czeka i chce nam coś powiedzieć. Witam panią. Dzień dobry. Ja chciałam zająć tutaj głos w dyskusji i całkowicie zgadzam się, że im więcej mostów lokalnych, tym bardziej ten ruch będzie rozłożony. I uważam, że jako mieszkaniec Warszawy również poruszam się po Żoliborzu, po Targówku i prawdę mówiąc, przed chwilą słuchałam wypowiedzi o moście świętokrzyskim. Korzystam z tego mostu, bo jeżdżę po całej Warszawie i prawdę mówiąc również stoję na moście świętokrzyskim w korkach, żeby na przykład przejechać z Powiśla do Wybrzeża. A ja mam pytanie do pana prezydenta jeszcze a propos mostów. Kiedy będzie następny most na południu, czyli most tak zwany na Zaborze? Uważam, że w tej części brakuje też mostów, bo jest trasa Siekierkowska, oczywiście będziemy mieli południową obwodnicę, ale tu jest tragedia na południu. Tak samo. Pani Joanno, dziękuję za telefon. Panie prezydencie, może od razu odpowiedź i kolejny telefon za moment. Strach myśleć o kolejnej przeprawie.
No niekoniecznie strach. Dzisiaj mamy przeprawę na moście Krasińskiego, ale oczywiście to był żart. Natomiast najbliższa przeprawa, która powstanie na południu, to oczywiście będzie przeprawa na obwodnicy ekspresowej i ta powstanie najszybciej do 19 roku. Powinna powstać zgodnie z harmonogramem. Natomiast most na Zaporze to jest właściwie ostatnia taka przeprawa, która jest planowana i dzisiaj niestety w planach budżetowych miasta nie ma. Nie ma. No to nie jest dobra wiadomość, że nie ma tego mostu w planach budżetowych, ale mamy to telefon. To jest zresztą lokalna przeprawa na południu. Mamy telefon od pana Tomasza Michałowskiego. Widzę, że pan jest, tak mi tutaj napisano, inicjatorem protestu nie dla mostu Krasińskiego. Panie Tomaszu, witam pana na antenie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Słuchamy pana. Państwo w studiu, jak i radio słuchaczy. Chcę powiedzieć, myślę, że na pewno kluczową rzecz, bo dlaczego ten protest został podjęty i jak ten protest się objawia. W tej chwili jest ponad 3000 podpisów mieszkańców Żoliborza i Warszawy, którzy zdecydowanie kategorycznie wypowiadają się przeciwko budowie mostu Krasińskiego, ale mostu z trasą Krasińskiego, bo inwestycja tak naprawdę występuje pod nazwą trasy mostu Krasińskiego bądź trasy Krasińskiego z przeprawą mostową, co pokazuje także intencje miasta, czyli intencje wykorzystania ulicy Krasińskiego jako ulicy przelotowej przez Żoliborz i przecięcia Garki Miejskiej, jako wiesz, Żoliborz na pół. Chcę powiedzieć przede wszystkim dwie rzeczy bardzo istotne. Problem miasta polega na tym, że miasto widzi problem braku ilości mostów, a nie skupia się na tym, że zawęża jednocześnie arterie miejskie, które nie są przepustowe w odróżnieniu do mostów. To nie jest kwestia tego, że mosty są nieprzejezdne. Kwestia jest tego, że samochody nie mogą wjechać na mosty, albo samochody nie mogą z tych mostów zjechać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że miasto nie myśli o rozwiązaniach systemowych, czyli na przykład bezpłatnej komunikacji w godzinach szczytu, co spowodowałoby, że dużo mniejsza ilość mieszkańców jeździła samochodami do pracy, a korzystała z komunikacji miejskiej. Ale wie pan, to nie jest sprawa związana z mostem, według mnie, ta kwestia. Proszę pani, to jest sprawa związana z rozwiązywaniem problemów komunikacyjnych miasta. No to na pewno, ale my mówimy dzisiaj o moście i zastanawiamy się, dlaczego... Mam wrażenie, pani redaktor, że słuchając jak i także dyskusji i na przykład przerywania rozmów mieszkańcom Żoliborza, którzy próbują powiedzieć o tym, że zostanie zniszczona tkanka jako jest Żoliborz i ci mieszkańcy mają całkowitą rację, bo natężenie hałasu, jak i spalin w tej chwili na Żoliborzu jest powyżej dopuszczalnych norm. Inwestor, a w zasadzie firma Systra jako wykonawca, twierdzę już w planach, że będą ustawione ekrany dźwiękoszczelne i konieczne wymiany okien ze względu na to, że ten hałas będzie dużo większy, czyli nastąpi pogorszenie warunków życia. I ostatnie zdanie, już naprawdę kończę. Miasto to przede wszystkim ludzie, a nie drogi i samochody. Więc... Ale drogi są dla ludzi i mosty dla ludzi. Ja proponuję władzom miasta myślenie bardziej kategorią, że ludzie tworzą miasto, a nie samochody i drogi, i zastanowienie się nad tym, jak zrobić tak, żeby tym ludziom wszystkim w tym mieście się żyło lepiej, czyli mogli się sprawniej poruszać komunikacją miejską, która powinna być, powiedzmy, tańsza, bezpłatna. Panie Tomaszu. Proszę pana, po pierwsze, komunikacja publiczna w Warszawie należy do najlepszych w Europie i to nie jest moje zdanie, to jest zdanie tych, którzy się na tym naprawdę znają i są ekspertami. Po drugie, pan powiedział, że dzisiaj problemem jest to, że ludzie stoją na mostach, bo władze miasta zawężają ulice. Ja chciałem zapytać, czy pan widział w europejskich miastach tak szerokie w centrum arterie, jak u nas Jerozolimskie czy Marszałkowska, w samym środku miasta?
A czy pan prezydent widział miasta europejskie, które budują most w centrum swoich miast i wrzucają... Nie, wie pan, zazwyczaj... Ja nie słyszałem o pan nie słyszał, ja już panu mówię. Zazwyczaj te europejskie wielkie miasta miały zdecydowanie więcej szczęścia niż Warszawa i one te mosty mają od 100 albo 200 lat. Nie muszą budować już ich w centrum, budują je w innych miejscach. Tak samo jak zresztą metro. I niektóre z tych mostów wcale nie są tak obciążone. Bez przewyrów. Wystarczy pojechać do Pragi czy Budapesztu, żeby się o tym przekonać, prawda? W Pradze czeskiej nie wiedzie pani do Pragi 1, nie zaparkuje pani samochodu, jeśli nie jest pani mieszkańcem Pragi 1. I jeszcze... Weźmy pod uwagę, że Wisła jest zupełnie inną rzeką, jest największą rzeką Polski, nieuregulowaną i miasto Warszawa jest odsunięte od tej rzeki, więc nie bierzmy w to, że jakakolwiek przyprawa lokalna powstanie w Warszawie, ponieważ jest to inwestycja, której miasto nie finansuje. Ale proszę pana, most, który będzie wybudowany w Warszawie, będzie mostem dużym, nie lokalnym. Nie, proszę zobaczyć, ale proszę zobaczyć na most Świętokrzyski. Przecież to jest most typowo lokalny, który właśnie wchodzi w tkankę Powiśla. I po drugiej stronie również. To... I ulica Tamka wchodząca panie Tomaszu, w Świętokrzyską jest zawężona. Ja nie chciałam pana skracać pana wypowiedzi, ale bardzo inne telefony jeszcze czekają. Ja jeszcze bym tylko chciał jedną rzecz sprostować. Nie mówimy o trasie mostu Krasińskiego, naprawdę. Nie mówimy o trasie. To nie jest tak projektowane. Rzeczywiście w dokumentach jeszcze sprzed lat, które są i były pokazywały taki przebieg, to tam figuruje. Natomiast ten projekt, o którym my mówimy i ta realizacja, która ma być, to nie ma nic wspólnego z tym przebiegiem trasy przez Żoliborz, który tutaj jest podnoszony. No właśnie, projekty są po to, żeby je modyfikować, proszę państwa. I ja myślę, że nawet taka dyskusja w radiu posuwa sprawę do przodu, prawda? A najbardziej, najwięcej obiecujemy sobie po konsultacjach, które zapowiedział pan prezydent, że będą już wkrótce. Najpierw była mowa o listopadzie, teraz o grudniu, tak? W grudniu. To znaczy, jest przygotowany harmonogram i będziemy prawdopodobnie startować z początku. Żeby wszyscy się mogli wypowiedzieć, żeby uspokoić ludzi, no bo w końcu zależy nam na tym, żeby było tutaj lepiej w Warszawie, a nie gorzej. Mamy telefon. Dziękuję panu Tomaszowi za telefon, a teraz pan Łukasz z Grochowa. Witam pana na antenie. Dzień dobry. Ja korzystam z warszawskich mostów kilkanaście, kilkudziesięciu razy w tygodniu i wydaje mi się, że nie wiem, a pewnie więcej mostów by się przydało. Natomiast ja mam taką myśl czy apel. Chciałbym, żeby ten nowy most, jeśli on powstanie, żeby on był ładny, żeby to było coś, czym można by było się pochwalić w Europie czy na świecie, żeby nie powstał taki nijaki koszmar, jak most północny, po którym się nie chce ani iść piechotą, ani jechać rowerem, ani jechać samochodem. Rowerem jeżdżę bardzo często i tam naprawdę święta ścieżka rowerowa. Ale to jest, jedzie się, no jak się jedzie samochodem rzeki nie widać, no to co to za most jest, no. Ale wiem, że są normy i tak dalej, wiem, że można pojechać innym mostem, ale żeby to coś pięknego powstało w Warszawie. Może właśnie jak uwielbiam tak. Na Świętokrzyski, jak mówię, to jest fantastyczne. Ja chcę tylko powiedzieć, że ten most ma być mostem łukowym. I on ma bardzo ciekawą konstrukcję, byłby to zupełnie z punktu widzenia architektonicznego zupełnie inny projekt niż te wszystkie dotychczasowe. Potwierdzam, tutaj zapory będą nie w nurcie rzeki, tylko będą na brzegach, ze względu na to, że to miejsce jest po prostu wąskie. Natomiast jest tu również przy tej okazji kwestia środowiskowa, jest to obszar Natura 2000. No jasne, nie, no trzeba wygłuszyć, ale może nie tak, żeby takich koryt nie robić, którymi się tak no, jedzie. Bardzo dziękuję za telefon. Mamy też bardzo dużo mailowych informacji od państwa. Kiedyś się wprowadziłam, pisze ktoś z Żoliborza chyba. To była dzielnica cicha, etc. To jest niestety miasto, żywy organizm i tak będzie nadal. Miasto musi się rozwijać. No i tak przypominają państwo nam także o Paryżu. Nad Sekwaną co chwila mosty. No rzeczywiście, no nie możemy się porównać z Paryżem i z mostami ani w Budapeszcie, ani w Pradze, ani w Paryżu. No ale możemy mieć jakąś wizję, prawda, iść do przodu w tej kwestii. Moją wizją jest zrównoważony rozwój. Zrównoważony rozwój, tak. Ale pan, panie burmistrzu, w ogóle tam nie chciał mieć mostu żadnego, czy taki lokalny, który właśnie rozwój polega na służy tym, ludziom, żeby się przemieścić z jednej strony. Polega na tym, żeby miasto jednak rozwijało się w sposób równomierny.
No ale konkretnie, co do tego mostu? To znaczy, nie chce pan w ogóle tego mostu, czy pan chce modyfikacji projektu? Żeby jedyny ruch tranzytowy nie przebiegał przez północ aglomeracji warszawskiej, bo tylko tam mamy jakąś bardziej zaawansowaną obwodnicę S8, tylko tam mamy obwodnicę śródmiejską i jeszcze między nimi będziemy wkładać kolejną trasę. Bardzo cieszą pana prezydenta słowa, że tej trasy nie będzie, ale ona istnieje. Czas. Ona istnieje w dokumentach urbanistycznych. Ale nie, to znaczy również, że nie istnieje. Istnieje oczywiście w dokumentach, ale te dokumenty, one będą zmieniane, bo to są dokumenty oczywiście jeszcze sprzed lat, natomiast projekt, który został wykonany, konkretnie ten projekt, o którym rozmawiamy, on nie przewidywał kontynuacji tej trasy dalej. Tak, tylko nie uciekać od pytania, które zadała pani redaktor, bo ono było takie osobiste, czy jest pan za mostem, czy jest pan za modyfikacją. Dlatego chcę pani powiedzieć jasno i wyraźnie, że wydaje mi się, że istnieje potrzeba budowy tego mostu. Jednak wydaje nam się, że budowa tej obwodnicy, tej trasy, bo dopóki istnieje ona w dokumentach urbanistycznych, to jest to trasa mostu. Tak się nazywa ten tytuł inwestycyjny. Mm-hmm. Trasa mostu Krasuńskiego. Jeżeli mamy ochotę budować trasę, to muszę powiedzieć jasno i wyraźnie, że plac Wilsona jest sercem Żoliborza. I jeżeli mamy ochotę budować coś nie lokalnego, tylko o charakterze powiatowym, bo ta droga ma taką kategorię, jest powiatowa, a nie lokalna. Bo co to znaczy droga lokalna? To jest droga gminna. Ale tutaj nie ma kategorii. Dzisiaj ulica Krasińskiego ma 4 pasy ruchu i ma dokładnie kategorię drogi powiatowej. Jest dokładnie taką samą ulicą. Momencik, jeszcze dokończę jedną rzecz. Dzisiaj ludzie z okolic Brudna, Stargówka, jeżdżą często mostem Grota, wracają Wisłostradą i jeżeli mają rzeczywiście wjechać w rejon placu Wilsona, jadą w ulicę Krasińskiego. No właśnie. Nagrabiając 4 kilometry. Nie wiem, czy to jest dobre z punktu widzenia ochrony środowiska. Chyba właśnie ten spór dotyczy tego, jaki ten most ma być, że nie taki rozdęty, nie taki przeskolony, nie taki ja powiem jeszcze po raz kolejny jasno i wyraźnie. To ma być most o charakterze lokalnym. Odpowiedź na pani pytanie jest bardziej złożona. Tak. Są mieszkańcy Żoliborza, którzy nie życzą sobie żadnego mostu. Są tacy, którym to nie przeszkadza i są tacy, których ja reprezentuję, którzy mówią tak, ale... Zdania są podzielone, a nawet bardzo, bardzo podzielone. Proszę Państwa, mamy jeszcze telefony. Bardzo dużo tych telefonów, króciusieńko zatem, bo niewiele minut do końca audycji. Pierwszy z telefonów, witam pana serdecznie, pana Zbyszka. Dzień dobry Państwu. Zbyszek, jestem mieszkańcem Żoliborza. Na samym początku chciałbym podziękować za publiczną deklarację panu wiceprezydentowi za informację, że ulica Zygmunta Krasińskiego prawdopodobnie, mamy nadzieję, nie będzie poszerzona. I za to dziękujemy jako mieszkańcy Żoliborza. Tam jest park i domy z drugiej strony. Dokładnie tak. Zaraz przy Wimlu. I zaraz okaże się, że też tutaj w granicy rezerwy drogowej dzisiaj o godzinie 17 też odbywa się spotkanie na temat uchwały o wpisanie kolejnego terenu pod park. Więc nie wiem, jaki sens jest budowanie mostu, który wciąż ogromną liczbę samochodów wprost na plac Wilsona. Panie Zbyszku, może właśnie nie ogromną liczbę, tylko umiarkowaną. No bądźmy optymistami, przysłuchuję się Państwa rozmowie od samego początku i pan bodajże wiceburmistrz Targówka stwierdził w swojej wypowiedzi, że jednak będzie ten most dwupasmowy, to oznacza, że jednak ten ruch będzie... Jaki będzie ten most, to dopiero decyzje, rozumiem, zapadną po konsultacjach, do zestawienia natężenia ruchu w ujęciu procentowym na poszczególnych punktach. Ale panie Zbyszku, jeszcze jeden telefon czeka. Ile? Most Świerkowski 21%, most Rodzinkowski 18%, most Marii Sklarowskiej-Curie 15%. Dziękujemy za tą statystykę, Jeszcze pani Dorota z Wesołej.
Pani Doroto Króciutko, Panią proszę o opinię Pani. Posłuchajmy tej opinii jeszcze. Ja chciałam tylko powiedzieć, że no Warszawa jest to stolica Polski. Rozbudowuje się i musi się rozbudowywać. Muszą być obwodnice, muszą być mosty, bo jest tu wielki ruch i trzeba to jakoś regulować. Ja mieszkałam tego celu, kiedy były właśnie trasy na Świerkowska. W latach 90 tam się wchodziliśmy, bo wiadomo, że na to stanie. W czasie powstawania też była afera, dlaczego na to ma być. Teraz mieszkam w Wesołej, ma być obwodnica, która wiadomo, że będzie już kilka lat wstecz. I też są głosy sprzeciw. Zawsze jest głosy sprzeciw, ale to jest miasto. No, niestety musi się rozbudowywać. Mieszkamy nad rzeką i trzeba to jakoś wszystko dopasowywać. Niestety, tak musi być. Bardzo dziękuję. Dziękuję. No, nie wiem, czy ten głos wszystkich by pogodził, Pani Doroty. Myślę, że jest to głos rozsądku po prostu. Właśnie, tak, też mi się tak wydaje, proszę Państwa, jeszcze z maila wiadomość, nie może być tak, że nowi mieszkańcy Warszawy, którzy nie interesują się planowanym zagospodarowaniem miasta i tym, że most Krasińskiego od dawna był planowany, to teraz bombardują budowę tego mostu. Ludzie mają, mieszkający tutaj, oczywiście różne interesy. Chciałabym, żeby były zaspokojone te interesy i te spojrzenie na tę sprawę wszystkich równo, ale może tak się nie da. Proszę Państwa, do tematu na pewno będziemy wracali. Na koniec jeszcze burmistrz, wiceburmistrz Targówka, pan Grzegorz Gadecki. Ja chciałbym powiedzieć, że żeby ten temat dobrze zdiagnozować, to trzeba rozmawiać. I przypomnę, że 7 października była u nas komisja, na którą zaprosiliśmy Wolimierz i Praga Północ. I no, oczekiwaliśmy, że analogiczne zaproszenie padnie również ze strony Żoliborza, dlatego że uważamy, że jesteśmy podmiotem ważnym w tej sprawie, który ma prawo powiedzieć na Żoliborzu, jakie są nasze potrzeby i jakie są nasze bolączki i dlaczego my tego mostu chcemy. Na naszej komisji oddaliśmy głos naszym gościom z Żoliborza i przypomnę, że przedstawiciel Stowarzyszenia Żoliborza, pan Antoni Jarzyński, w zasadzie nie miał zasadniczego nie i nigdy nie było zasadniczego nie dla budowy tego mostu. W ubiegłym tygodniu była Komisja Infrastruktury na Żoliborzu, na którą nie zostaliśmy zaproszeni. Dziś jest chyba sesja Rady Dzielnicy Żoliborz, która będzie przyjmowała stanowisko w sprawie budowy mostu właśnie. I z tego, co mi jest wiadome, to będzie stanowisko na nie. A obecnie przez ten czas, który minął od czasu naszej komisji wspólnej, przetacza się przez Żoliborz no, ogromna akcja na nie. Ja tu przyniosłem gazetę Informator Żoliborza, dwutygodnik, który jest jakby aktualny teraz obecny. Żoliborz nie chce mostu. No to trzeba rozmawiać, ale nie w tym stylu. Trzeba rozmawiać, ale w lepszym stylu, może tak zrozumiałam Pana wypowiedź. Dziękuję serdecznie, to był Grzegorz Gadecki, zastępca burmistrza na Targówku. Był z nami także Grzegorz Chlebowicz, wiceburmistrz dzielnicy Żoliborz i wiceprezydent Warszawy, pan Jacek Wojciechowicz. Dziękuję bardzo. Audycję prowadziła Elżbieta Uzdańska. Do usłyszenia, do jutra. Nasta na zegarze, czas na wiadomości RDC, Marta Herni i Artur Ewertowski. Poświadczenie nieprawdy, przekroczenie uprawnień, przywłaszczenie majątku Skarbu Państwa. Kancelaria Prezydenta złożyła zawiadomienie do prokuratury. A chodzi o nieprawidłowości z czasów prezydentury Bronisława Komorowskiego. Tak, w ambasadzie Turcji w Moskwie. Została obrzucona kamieniami. Trzy kamery odcinkowego pomiaru prędkości w powiecie płońskim. Kamery będą rejestrować 7 w obu kierunkach na trasie Warszawa-Gdańsk. Kancelaria Prezydenta zawiadomiła prokuraturę. Chodzi o nieprawidłowości, do których miało dojść w urzędzie podczas prezydentury Bronisława Komorowskiego. Andrzej Dera, minister w kancelarii obecnego prezydenta, informuje, że mogło dojść do przestępstwa. Związanego z poświadczeniem nieprawdy w dokumentach, przekroczeniem uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych i możliwości przywłaszczenia rzeczy ruchomych wchodzących w majątku Skarbu Państwa Kancelarii Prezydenta przez kancelarię prezydenta Bronisława Komorowskiego. Zawiadomienie ma związek z tak zwanym raportem otwarcia przedstawionym przez kancelarię Andrzeja Dudy. Sprawa ta jest związana z nieprawidłowościami, które zostały wykazane w raporcie przejęcia majątku na dzień 6 sierpnia bieżącego roku.
Kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy zarzuca poprzednikom m.in. nadmierne wydatki oraz zaginięcie przedmiotów należących do kancelarii. Atak na ambasadę Turcji w Moskwie. Została obrzucona kamieniami. Pracownicy obawiają się opuszczać budynek i nie podchodzą do okien, przekazuje z Moskwy Maciej Jastrzębski. We wtorek tureckie myśliwce zestrzeliły rosyjski samolot, który bombardując pozycję dżihadystów w Syrii naruszył przestrzeń powietrzną Turcji. W proteście przeciwko działaniom Ankary grupka Rosjan zorganizowała demonstrację przed budynkiem tureckiej ambasady w Moskwie. Kilkoro z nich odrzuciło placówkę dyplomatyczną kamieniami. Wybite zostały szyby w oknach na trzecim i czwartym piętrze. Kamienie wpadły do biur naszych dyplomatów, cytuje agencja Interfax rzecznika ambasady Orhana Gazigila. Według jego słów dyplomaci boją się poruszać po budynku, aby nie znaleźć się w pobliżu okien. Kilka osób zostało poszkodowanych. Uwaga kierowcy, jest odcinkowy pomiar prędkości na Krajowej Siódemce. Kamery zainstalowano w trzech miejscach w powiecie płońskim. Będą rejestrować drogę w obu kierunkach na trasie Warszawa-Gdańsk. O tym, gdzie konkretnie je zainstalowano, Kinga Drężek, rzeczniczka płońskiej policji. Przy nogach Pawłowi Dłużniewie. Na chwilę obecną nie mamy informacji, czy te punkty są już uruchomione. Bardzo mi się to nie podoba. Widzisz tę prostą drogę z Szymak do Sarbiewa. To jest na krótkim odcinku. To jak to trzeba się szybko pilnować? Nie, to jest niebezpieczne, bo ktoś jak zauważy, przyhamuje. To jest nabijanie tylko ludzi na kasę. Wiadomo, że będzie może bezpieczniej. No każdy przy fotoradarze zwalnia, a dalej jedzie szybciej. Jest to dobre posunięcie. Kierowcy są świadomi tego, co robią i powinni przestrzegać prawa. A przejeżdżające auta będą fotografowane od przodu i od tyłu. Następnie system obliczy średnią prędkość przejazdu. Jeżeli nie dojdzie do złamania przepisów, zdjęcia automatycznie będą wykasowane z pamięci urządzenia. W sytuacji, gdy wynik będzie wyższy od dopuszczalnego, kierowca dostanie mandat. Łącznie w całej Polsce ma stanąć 29 takich instalacji, z czego 8 na Mazowszu. Coraz większy ruch w zakładach wulkanizacyjnych i warsztatach samochodowych. A kierowcy słuchają synoptyków i w oczekiwaniu na śnieg zmieniają opony na zimowe. Zima okazuje się, że się trochę później zaczyna. No teraz może trochę razy nas przyspieszymy na tempie w ciągu kilku dni, ale myślę, że tam jest jeszcze ostatni zwrot na wymianę opon. No, na wymianę kompletu opon z wyważeniem wydamy pomiędzy 50 a 100 zł. Na koniec wiadomości RDC o eksperymentach z owadami. Genetycznie modyfikowane muchy mogą pomóc wielu sadownikom w ochronie owoców, stwierdzili eksperci z Australii. O ich badaniach Rafał Motriuk. Śródziemnomorska muszka owocowa niszczy uprawy ponad 200 gatunków owoców, w tym jabłek, groszek czy brzoskwiń. Teraz brytyjscy naukowcy zmodyfikowali muszki tak, by samice nigdy nie dojrzewały. Docelowo transgeniczne okazy mają przekazać kluczowe geny potomstwu, które wymrze, zanim zdąży narobić szkód. Czy tak będzie faktycznie, okaże się po testach przeprowadzonych w specjalnych szklarniach w Australii na zlecenie tamtejszych lokalnych władz. A sceptycy mówią, że takie manipulacje genowe mogą być niebezpieczne, bo wszystkich skutków nie da się przewidzieć. RDC Polskie Radio. Na termometrach 1 stopień Celsjusza, za oknami zachmurzenie umiarkowane, w nocy zachmurzenie duże, ale bez opadów deszczu i termometry pokażą minus 2 stopnie Celsjusza. Jutro pogoda podobna do dzisiejszej i na termometrach maksymalnie 1 stopień, na barometrach 996 hektopaskali. Do groźnego wypadku doszło na ulicy Czecha, niedaleko skrzyżowania Skajki i Rzeźbiarską. Zderzyły się dwa auta osobowe, jedno dachowało. Nikt w tym wypadku, o dziwo, poważnie nie ucierpiał, ale sprawa wyglądała groźnie. No i nadal w tym miejscu są utrudnienia w ruchu. W kierunku wyjazdu z Warszawy dwa z czterech pasów ulicy Czecha pozostają zablokowane. Poza tym w Warszawie nawet 40 minut korka na Ostrobramskiej, która blokuje się bardzo od trasy Siekierkowskiej w stronę Kościuszkowców. Pół godziny do w Alei Solidarności, korek do Alei Jana Pawła II i nieduży zator na Radzy Mińskiej na odcinku od Wolności do Toruńskiej. W Radomiu ruch odbywa się płynnie, podobnie bezproblemowo jeździ się w Siedlcach, a w Płocku nieduży zator na ulicy Lipnowskiej. Autopromocja.
Wielka światowa gospodarka, krajowe decyzje, lokalne skutki. O pieniądzach i drogach, którymi podążają. W magazynie ekonomicznym RDC i dziennika Gazety Prawnej. Zapraszamy we wtorki i czwartki po 9.30. Marek Tejchol i Jakub Kaprzewski. Autopromocja. Popołudnie Radia RDC. Witam serdecznie, 15.06. Ja nazywam się Tomasz Kwaśniewski. Zaczynamy popołudnie Radia RDC. Witam Żanetę Tomale, która za konsoletą, i Grażynę Luber, która przygotowała dla Państwa popołudnie Radia RDC. I tak, o 15.10 Państwa gościem będzie Pani Małgorzata Halber, dziennikarka, autorka książki. To była głośna książka, Najgorszy człowiek na świecie. Chyba o niej było. I jej nowy projekt pod tytułem Kołonotatnik z bohaterem. To będzie o 15.10, przez godzinę będziemy gadać. Potem o godzinie 16.10 poświęcimy czas temu, co w zasadzie takiego ważnego teraz się dzieje, czyli temu incydentowi, który się zdarzył na granicy, tudzież w Turcji. Jedni twierdzą, że na granicy, inni, że poza tą granicą. Chodzi o zestrzelenie rosyjskiego samolotu przez samoloty tureckie. Państwa gościem będzie pan dr Szymon Kardaś, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, i pan Krzysztof Lider, doktor nauk wojskowych, kolegium Civitas. A o godzinie 17.40 Państwa gościem będzie pani Ilona Grzywińska, dyrektor komunikacji firmy Uber, i pan Kasper Winiarczyk, dyrektor operacyjny Uber. O Uberze sobie porozmawiamy. Sprawa jest głośna, zwłaszcza w kręgach taksówkarskich i nie tylko. Chodzi o innowacje z jednej strony, a z drugiej strony może o to, że to omija w jakiś sposób regulacje, które wszystkim innym podlegają, zwłaszcza ci bardziej tacy tradycyjni biznesmeni. Zapraszam serdecznie. Radio Kończyk. Na początku jak Rosja zwiększyła swoją obecność w Syrii, to znaczy na tak zatłoczonym niebie syryjskim, gdzie latają Amerykanie, Rosjanie... Może i dobre czasy, bo cudze chwalicie swego nie znacie, te piosenki takie bez niemelodyjne, a to z Anglii. Jak to Janek Witek nie lubił tych angielskich piosenek. Beznadziejny, on tylko tego Pete Burns, jeszcze, bo to pazury miał takie długie, to ja, jako potworek taki, to się przyglądał, ale tych piosenek nie lubił, strasznie. Wielokrotnie zdarzają się takie incydenty, że się trochę jakoś to przestrzeń powietrzna narusza, ale po prostu już wcześniej zestrzelili syryjski samolot, zestrzelili helikoptery. Turcy, to jest bardzo proste, to nie jest fizyka kwantowa. Po prostu Rosja i Turcja mają dokładnie przeciwstawne interesy w Syrii. Rosja jest tam po to, żeby wzmocnić Asada, no i oczywiście swoje interesy dzięki temu, a Turcja jest opanowana jakoś, pochłonięta tą myślą, że Asada trzeba wyrzucić. To jest człowiek, którego trzeba się pozbyć. Tam jest jakieś osobiste podłoże między Erdoganem a Asadem, tam do czegoś doszło, czego dokładnie nie wiemy, co się stało, ale to jest jakaś osobista między nimi kurtka. A jeżeli chodzi o... Oj, pamiętaj konfliktem z Syrii. Mamy z jednej strony prezydenta Asada, jego siłę. Mamy z drugiej czego chce, jak ma się wobec niego. I mamy państwo islamskie, które budzi taki przestrach i dopuszcza się, organizuje ataki terrorystyczne w Europie. Czy możemy dziś powiedzieć, że poza Kurdami, którzy od miesięcy realnie walczą z państwem islamskim, są pozostali, nazwijmy to, aktorzy międzynarodowi naprawdę poza retoryką dążą do tego i robią wszystko, żeby państwo islamskie wyeliminować i zniszczyć? Nie, nie. To znaczy, no, o tyle, o ile mogą, to robią Amerykanie i Europejczycy. Bo oczywiście można im zarzucać, że nie wchodzą tam z armią, z piechotą i nie robią porządku, ale akurat wydaje się, że to, że tam nie wchodzą, jest dobrym krokiem. Bo to wejście jakiekolwiek sił zachodnich do Syrii wzbudziłoby taki resentyment antyzachodni na nowo pośród ludzi, którzy wcale nie są może zwolennikami dżihadu i ISIS, ale zostaliby, byliby właśnie przez tą interwencję zachodnią. To by tylko napędziło rekrutów do ISIS. Więc są państwa, które walczą, ale z powietrza. Co chcę powiedzieć, to to, że
akurat Stany Zjednoczone znajdują się w ogromnej, trudnej sytuacji, bo pani wspomniała o dwóch graczach, o Asadzie i o ISIS, ale oprócz nich jest mnóstwo innych. W tym jedna organizacja, Rzesz al-Fatah, jest to koalicja, w której jest filia Al-Kaidy, Jabhat al-Nusra, jest inna duża organizacja, Ahrar al-Sham, są jakieś lokalne, mniejsze organizacje takie, no też islamistyczne, ale nie ekstremalne. I te grupy są wspierane przez Turcję, Arabię Saudyjską, Katar, przez jakieś podmioty w tych państwach. Więc jeżeli wspierana jest koalicja, w której jednym z członków jest filia Al-Kaidy i akurat Stany Zjednoczone znajdują się w pewnym sensie w tej koalicji, no to mamy taki paradoks, że Stany Zjednoczone są w jednej drużynie z Al-Kaidą. No więc no jest to jednak paradoksalne. Stany przemyśliwują tę sytuację i wydaje mi się, że dlatego Turcja znalazła się w bardzo trudnym momencie w tej chwili, bo dla niej karty układają się wyjątkowo niekorzystnie. Bo na Zachodzie dorozumiane zostaje, że Asad musi zostać. Tego Asada na razie trzeba zostawić w spokoju. Znaczy, nie zostać. Francuzi też już to się mówią, prawda? Więc Turcy a dla nich to jest jak strzał w nogę, prawda? Wydaje mi się, że w pewnym sensie zestrzelenie tego rosyjskiego samolotu jest taką emocjonalną reakcją na to wszystko, co się tak sprzysięga międzynarodowo przeciwko nim w tej chwili. Ale ja zapytałam o to, czy kto rzeczywiście i realnie chce i wkłada dużo energii w to, żeby z państwem, z tą organizacją Daesh, państwo islamskie, walczyć. Dlatego, że z jednej strony Arabia Saudyjska wspiera tych sunnickich przeciwników prezydenta Asada, no ale też pytanie, czy pośrednio nie, cały czas organizacja państwa islamskie nie może na nią liczyć, na Arabię Saudyjską. Tak, tego nie wiemy. Znaczy, no nie można powiedzieć żadną pewnością, że jakieś pieniądze stamtąd płyną akurat i lądują w państwie islamskim, no ale to państwo islamskie sprzedaje swoją ropę gdzieś w Turcji. No to kto im daje te pieniądze za tę ropę, prawda? No jednak to wszystko jest jakiś system naczyń połączonych. I Rosja też, tylko dodajmy, że tak rozumiem z tych statystyk dotyczących celów rosyjskich bombardowań. Owszem, walczy z Organizacją Państwa Islamskiego, ale przede wszystkim walczy z tymi innymi przeciwnikami Asada, czyli w pewnym sensie też wzmacnia pośrednio Daesh, Państwo Islamskie. Tak, chociaż jak oni tam między sobą walczą, Daesh, a ten Rzesz al-Fatah, jak bardzo intensywne są walki między nimi, to jest sporne, dlatego że jakoś się już jakoś się te fronty ustabilizowały trochę, przynajmniej linie na mapie. Ale chcę wrócić do tego finansowania. Daesh nie istnieje od 10 lat. To jest organizacja w pewnym sensie, znaczy z tą siłą pojawiła się po jakimś roku trwania już wojny domowej w Syrii. Wydaje mi się, że to jest bardzo rzadko podkreślane. Wyobraźmy sobie, przypomnijmy sobie, że to się zaczyna w 2011, przez rok coraz bardziej zaognia i trwa taka ogólna degrengolada w niektórych miastach, właśnie w Rakce, w Darfur, tam gdzie dzisiaj jest państwo islamskie. I potem przychodzą z Iraku, przychodzi to właśnie to państwo islamskie, po roku, półtora roku i oni nagle zaprowadzają jakiś porządek w miejscach, gdzie było kompletne bezprawie, gdzie właśnie jakieś lokalne bandy się zbierały, rządziły i to było to powstanie, prawda? Więc ludziom nagle dali jakieś poczucie, no nie wiem, poczucie jakiejś stałości, jakiegoś bezpieczeństwa, jakiejś... Już bardzo krótko, bo to jest jakby, mimo że to jest bardzo trudne, wydaje mi się, że jest ważne, żebyśmy próbowali zrozumieć pewne prawidłowości, bo inaczej jak upraszczamy, to idziemy w jakieś tła religijne albo jakieś takie proste, jednozdaniowe odpowiedzi, ale czy w tej skomplikowanej sytuacji tak wielu interesów sprzecznych i równoległych jest jakaś realna droga wyjścia z tego konfliktu w tej chwili? Ktoś ma jakiś pomysł? Czy to jest konflikt tak jak w Libanie, który może trwać jeszcze dekadę? No jest pomysł, prawda? Ma się zacząć formować rząd w Syrii i od przyszłego roku to wszystko ma jakoś zacząć działać. Takie jest porozumienie po konferencji między Kerym, jak rozumiemy, Ławrowem. Ale kluczowe jest to, że właściwie powinno złączyć te wszystkie państwa. Turcję, Rosję,
Europę także te zamachy terrorystyczne. Każde z tych państw ucierpiało ostatnio ogromnie w wyniku działalności terrorystycznej Daesh. I to powinno te państwa złączyć. Jeżeli Turcja w tej chwili się wyłamuje, to o niej moim zdaniem źle świadczy. Patrycja Sasnal, ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, była państwa moim gościem. Informacja. Światopodgląd. Reklama. Perfekcja ma różne oblicza. Dynamiczna limuzyna, sportowy Avant, zwinny SUV. Wszystkie znajdziesz w wyjątkowej ofercie na modele Audi z rocznika 2015. Dostępne z atrakcyjną, niską ratą miesięczną. Teraz bez żadnej opłaty wstępnej. Odwiedź salon Audi i sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Dealer Audi Rowiński, Weidemajer, ulica Łukasza Drewny 24, Warszawa, Powiśle. Audi. Przewaga dzięki technice. Zespół niespokojnych nóg, czyli RLS, pojawia się w nocy i objawia się mimowolnymi ruchami nóg. Można coś z tym zrobić. Zastosować Restonum jak wielu Polaków. To dziwne mrowienie w nogach ustało. Po Restonum przestałem przebierać nogami. Zasypiam bez problemu i nie budzę się w nocy. To nie było normalne życie. Pomogło dopiero regularne stosowanie Restonum. Restonum do postępowania dietetycznego w zespole niespokojnych nóg. Restonum. Dziś jest z nami mistrz cukiernictwa. Wykładowca w Akademii Czekolady. Cukierniczy rekordzista Guinnessa. I twórca największego eksponatu z czekolady. Chyba o niczym nie zapomnieliśmy, panie Pawle. Nazwisko. Okrasa. Nie, Małecki. Już teraz w Lidlu. Czekolady Finker minimum 25% taniej. Na przykład czekolada z orzechami laskowymi tylko 2,99 za 100 gramów. A kawa ziarnista 100% arabika, krema lub espresso 9,99 za 500 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Scena dla dorosłych teatru Groteska zaprasza. Przemiany. Spektakl Adolfa Welczka i Małgorzaty Zwolińskiej z choreografią absolwentki nowojorskiej Juilliard School Caroline Finn. Najlepsi tancerze młodego pokolenia, wśród nich Dominik Olechowski, zwycięzca 6. edycji You Can Dance. Przemiany w Teatrze Groteska. 27, 28 i 29 listopada o godzinie 19. Bilety do nabycia na www.groteska.pl i w kasie teatru. Rodzice miewają problem z rozpoznaniem rodzaju kaszlu u dziecka. Zapytaliśmy o to lekarza medycyny Piotra Kolskiego. Rodzice mają prawo mieć wątpliwości. Zamiast zgadywać, lepiej podać Herbapekt Junior. Wyrób medyczny Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. Pobierz na swój telefon aplikację Gazeta.pl Live, w której znajdziesz najświeższe newsy z Polski i ze świata. Nie przegapisz żadnej ważnej informacji. Dodatkowo masz możliwość obserwować relacje na żywo z najważniejszych wydarzeń politycznych, sportowych czy gospodarczych. Bądź na bieżąco z Gazeta.pl Live. 1,80 m? 1,95 m? 2,10 m? Nie wiadomo, jak wysokie urośnie dziecko, ale wiadomo, że jego prawidłowy wzrost zależy od dostarczenia mu odpowiedniej ilości wapnia, fosforu i witaminy D3. Wszystkie te składniki znajdziemy w suplemencie diety Wzrostan dostępnym w aptekach. Wzrostan pomoże w pełni wykorzystać potencjał dziecka do wzrostu. Syrop przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia. Wzrostan. Mierz wysoko. O, piękny kolor szminki. Nowość? Tak, a jak na Wilża. Ma organiczny roślinny skład. 100% natury? Dokładnie, to Zoo Organic. Fluidy, tusze, pudry i cienie na bazie płatków kwiatów, pielęgnujących olejów i ekstraktów. Sprawdź na www.zui.pl. Zui.pl? Tak, przez 2 i. Zoo Organic. Niech zdobi cię natura. Aport Tofik jest ze mną już 6 lat. Dobry piesek, dobry. To najwspanialszy pies na świecie. Ale jakiś czas temu zauważyłem, że stał się mniej aktywny. A po wysiłku trzęsły mu się łapy. Kupiłem w Rossmanie tabletki dla psa Revetia Stawy. Tabletki Revetia zawierają odpowiednie składniki wzmacniające, dzięki którym stawy mojego psa są w świetnej kondycji. Tofi, aport! W linii Revetia dostępne także tabletki dla psów na sierść, trawienie, stres oraz witaminy. Tabletki Revetia dostępne w Rossmanie. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. Minęła 15.20. Anna Draganek, zapraszam. Były już szef CBA Paweł Wojtunik wyjaśnia, że najważniejszym powodem jego dymisji ze stanowiska było dobro państwa i dbałość o działanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Duży wpływ na podjęcie tej decyzji miała także informacja, że szef ABW chce sprawdzić, czy w trakcie nagranej w ramach afery podsłuchowej rozmowy Wojtunika z byłą wicepremier Elżbietą Pieńkowską, ówczesny szef CBA nie ujawnił poufnych informacji. Decyzja tego typu powoduje automatyczne odsunięcie
usunięcie od informacji o charakterze niejawnym, dalsze tkwienie moje na stanowisku bez dostępu do informacji niejawnych było po prostu farsą, fikcją i stąd jako oficer podjąłem taką, a nie inną decyzję. Paweł Wojtunik w CBA pracował od października 2009 roku, najpierw jako pełniący obowiązki szefa, a potem już jako szef biura. A jeśli mowa o służbach specjalnych, to niewykluczone, że PiS zwiększy ich budżety. Mariusz Kamiński, odpowiedzialny w rządzie za koordynację służb, zapowiedział w Sejmie, że we wszystkich odbędą się specjalne audyty, ale więcej szczegółów zdradzić nie chciał. Na pewno zależy nam na tym, żeby służby były nowoczesne, żeby służby były dofinansowane, a zwłaszcza takie priorytety jak zagrożenie związane z terroryzmem, to muszą być w sposób pełny zrealizowane i nie może zabraknąć środków z uwagi na to, że dotyczy to bezpieczeństwa każdego obywatela. To jest nasz priorytet. Wyniki audytów poznamy najwcześniej za kilka tygodni. Wtedy też zapadną ewentualne decyzje o zwiększeniu budżetów służb. Słuchasz informacji TOK FM. A w nich kolejne z serii spotkań prezydenta Francji ze światowymi przywódcami o utworzeniu szerokiej koalicji przeciwko Daesh, czyli tak zwanemu państwu islamskiemu. Wieczorem w Paryżu François Hollande spotka się z niemiecką kanclerz Angelą Merkel. Na jutro zaplanowane jest natomiast spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Moskwie. Wczoraj prezydent Francji w Waszyngtonie rozmawiał z Barackiem Obamą i dostał zapewnienie, że USA wzmocnią naloty na pozycję organizacji Daesh w Iraku i w Syrii. Ta ofensywa dyplomatyczna francuskiego prezydenta to efekt zamachów terrorystycznych w Paryżu. W ich wyniku zginęło 130 osób. Brytyjski rząd zrezygnuje z prób ograniczenia obywatelom Unii Europejskiej dostępu do zasiłku w ramach renegocjacji członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, pisze dziś The Times. Decyzja miała zapaść po serii konsultacji z innymi europejskimi stolicami. Gdyby Londyn porozumiał się w tej sprawie z krajami unijnymi w grudniu, to Brytyjczycy do referendum mogliby pójść już w czerwcu lub lipcu. Na koniec tych informacji jeszcze Kraków, gdzie znów smog przekracza stan alarmowy. Po kilku dniach ulgi mieszkańcy stolicy Małopolski znów mogą odczuwać dolegliwości spowodowane zanieczyszczeniami. Kinga Kalita. Dziś rano pyłomierz ustawiony w jednej z południowych dzielnic Krakowa wskazywał blisko 250 jednostek pyłu PM10 w powietrzu. Oznacza to, że normy były tam blisko pięciokrotnie przekroczone. Tylko trochę lepiej było w centrum. Tam szkodliwych pyłów było 4 razy więcej niż powinno. Wszystko przez mróz, podczas którego krakowianie intensywniej ogrzewają mieszkania, a do tego brak wiatru. Lekarze alarmują, aby alergicy, dzieci, osoby starsze i kobiety w ciąży unikały spacerów na świeżym powietrzu. Z Krakowa Kinga Kalita, TOK FM. Pogoda. Jutro w całej Polsce pochmurno i mglisto, w Poznaniu i Wrocławiu przelotny deszcz, a na południu Polski śnieg. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od minus 3 stopni w górach, 0 w Krakowie, 1-2 stopnie w Warszawie i Toruniu, do maksymalnie 4 we Wrocławiu i Gdańsku. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd. Agnieszka Lichnerowicz, Konstanty Gebert z Gazety Wyborczej jest teraz Państwa moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym, żebyśmy spojrzeli albo spróbowali opisać perspektywę turecką na wczorajszy incydent i na konflikt w Syrii. Tak jak już mówiłam, informacje ostatnie są takie, że w Moskwie zaatakowało kilkuset demonstrantów ambasadę, wykrzykiwali hasła przeciwko prezydentowi Erdoğanowi. Po tym, jak wczoraj Turcja zestrzeliła rosyjski myśliwiec, który, jak twierdzą Turcy, wkroczył jednak choćby na kilka sekund, ale wkroczył w ich strefę powietrzną. Reakcja prezydenta Putina była jednak dosyć ostra, mówił o poplecznikach terrorystów. Też zagroził premier Miedwiediew zamrożeniem kontaktów gospodarczych. No oczywiście już jest wezwanie Putina, by Rosjanie nie jeździli turystycznie do Turcji. Dlaczego Turcy zestrzelili myśliwiec? No, żeby im się w końcu coś udało. Turecka polityka w Syrii poniosła klęskę na całej linii. Najpierw Turcja była najbliższym sojusznikiem Asada, a potem, kiedy okazało się, że Asad nie chce słuchać rad z Ankary, Turcja poparła jego przeciwników, w tym przede wszystkim islamistów z frontu al-Nusra. I to też nie odniosło jakichś spektakularnych sukcesów. Za to bardzo wzmocnili się syryjscy Kurdowie, którzy dla Ankary są absolutnie najważniejszym wrogiem.
I w tej sytuacji, po tym, jak Syryjczycy zestrzelili turecki samolot, który parę miesięcy temu na krótko naruszył syryjską przestrzeń powietrzną, po tym, jak armia turecka bohatersko ewakuowała grób dziadka jednego z otomańskich sułtanów, który znajdował się w eksterytorialnej enklawie zagrożonej przez walki, bohatersko został ewakuowany na turecką stronę granicy, po tej całej serii niepowodzeń Ankara powiedziała dość. I zapowiedziała, że zestrzeli każdy samolot, który naruszy turecką przestrzeń powietrzną. No, specjaliści nadal ustalają fakty, ale i Stany Zjednoczone i NATO już potwierdziły, że samolot rosyjski był 10-krotnie ostrzegany w ciągu 5 minut, że znajduje się w strefie przygranicznej, jeżeli nie zmieni kursu, to naruszy i tak dalej, i tak dalej. Rosja twierdzi, że został zestrzelony znajdując się w syryjskiej przestrzeni powietrznej. Turcy twierdzą, że w tureckiej, no to nie są kwestie interpretacyjne, to się da obiektywnie ustalić. Da się właśnie, tak. Ale bo rozumiem, że agencja Reutera na razie na anonimowe źródła się powołując, anonimowe amerykańskie źródła, no jednak twierdzi, że oni wlecieli na ileś sekund. No Turcy twierdzą, że wlecieli na 17 sekund i Turcy nie zestrzelili rosyjskiego samolotu, nie mając absolutnej pewności, że technicznie są w prawie. Rzecz w tym, że nie zestrzeliwuje się każdego samolotu, który na chwilę narusza przestrzeń powietrzną. Sama armia turecka dzisiaj podała, że tylko w tym roku 114 razy ich przestrzeń powietrzna została naruszona przez samoloty greckie, izraelskie, irańskie i że to się po prostu wyjaśnia. Nie musi się strzelać i rozsądniej pewnie by było, gdyby Turcy poderwali owszem samoloty, które by odeskortowały naruszającą maszynę z tureckiej przestrzeni powietrznej, a następnie złożyli ostrą notę protestacyjną. Ale trzeba powtórzyć, Turcja technicznie była w prawie i wykonała wszystkie ostrzeżenia. Czyli to był pokaz z jednej strony, jak rozumiem, i to jest bardzo nieszczęśliwe i w Turcji, nieszczęśliwe eufemizm i w Turcji i w Rosji, że polityka zagraniczna jest funkcją polityki wewnętrznej. Czyli jednak był to jakiś pokaz siły prezydenta Erdoğana do wewnątrz? Panie rektorze, polityka zagraniczna zawsze jest funkcją polityki wewnętrznej. Tak, ale w tym kłopot sensie polega na tym, jeżeli polityka wewnętrzna oznacza wolę jednego człowieka. I tutaj Turcja i Rosja są państwami bliźniaczymi i myślę, że Putin znakomicie rozumie Erdoğana, podobnie jak Erdoğan znakomicie rozumie Putina. Jeszcze 2 miesiące temu na spotkaniu w Moskwie z okazji inauguracji wielkiego meczetu obaj panowie się ściskali i zapowiadali daleko idącą współpracę. Erdoğan płynie na fali euforii związanej z wygranymi w końcu wyborami, a czy jest to euforia, którą przytłumia świadomość, że wybory nie zostały wygrane na tyle, żeby zmieniać konstytucję, to zresztą dość powszechna bolączka w tej chwili w naszej części świata, że narody nie głosują wystarczająco słusznie, nie dają wodzowskim partiom większości konstytucyjnej, tylko dają im zwykłą większość. No to jednak najważniejsza nagroda powstaje za szybko i trzeba lizać, to strasznie denerwuje. To jest ironia. Ładna mi ironia, to jest rzeczywistość. Mam nadzieję, że tutaj nic nie wystrzeli, bo zdenerwowani wodzowie na ogół stają się nieobliczalni, czego dowód mieliśmy właśnie wczoraj w Turcji. A jak ważny jest element Turkmenów? Oczywiście, że jest ważny. Bo to jest, powiedzmy, mniejszość właśnie, która mieszka w tym terenie przygranicznym z Turcją. To jest, jak rozumiem, 100 tysięcy. Tak. Turkmeni tak naprawdę to są Turcy, którzy znaleźli się poza granicami Turcji. Turcja opiekę nad Turkmenami uważa za swoją polityczną odpowiedzialność, a Rosjanie bardzo intensywnie bombardują cele w rejonach zamieszkanych przez Turkmenów, ponieważ Turkmeni walczą i z armią Asada, i przeciwko armii Asada i przeciwko państwu islamskiemu. Turcja już wezwała wcześniej rosyjskiego ambasadora, żeby zaprotestować przeciwko nalotom na obszary zamieszkane przez Turkmenów. I myślę, że gdyby tych nalotów nie było, to pewnie ten rosyjski Suchoi by sobie nadal latał. Tak naprawdę to była kara za bombardowanie Turkmenów. Słuchając od wczoraj reakcji Ankary i Moskwy, z Ankary jednak mam wrażenie, że ogólnie płynie taki bardziej koncyliacyjny ton. Z Moskwy zależy, kto mówi. Putin mówił ostro, Ławrow i rzecznicy mówią spokojniej.
Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, jak się ten ambaras skończy? Nie sądzę. Turecko-rosyjski, w sensie w dwustronnych relacjach. No, na pewno będzie rosyjska reakcja, z tym, że ta reakcja będzie szkodliwa także i dla Rosji. To już znamy z naszej strony. Nakładanie sankcji na państwa, których nie lubimy, jest kosztowne. To, że nam chodzi o ten potok, który mieli... No tak, ten potok prawdopodobnie i tak by się nie zrealizował, ale jeżeli 20-miliardowy kontrakt na centralę atomową, którą Rosjanie mieli budować w Turcji, zostanie odwołany, to będzie kosztowało Rosję. Z drugiej strony ropa skoczyła na wieść o tym incydencie. Co jest na rękę Rosji. Poza tym Rosja już stosuje sankcje wobec Turcji. Przewlekłość postępowania rosyjskich służb celnych wobec tureckich ciężarówek jadących do Azji Środkowej kosztuje Turcji jakieś 2 miliardy dolarów rocznie. To się już zaczęło dziać. Natomiast wszystko zależy od tego, na jakiej płaszczyźnie to chcemy rozpatrywać. Jeżeli chcemy to rozpatrywać wyłącznie na płaszczyźnie stosunków rosyjsko-tureckich, to one oczywiście bardzo się ochłodzą, natomiast tutaj żadnej wojny, rzecz jasna, nie będzie. Jeżeli chcemy rozpatrywać to z punktu widzenia wojny w Syrii, to proponuję, żeby odłożyć na to 2 godziny, ponieważ implikacje są tak skomplikowane, czego się naprawdę w krótkim czasie nie da. Natomiast jest jeszcze jedna płaszczyzna. Płaszczyzna stosunków NATO-Rosja. Rosja, podkreśla, natowskie państwo zestrzelił rosyjski samolot. Rzecz w tym, że wielokrotnie rosyjskie maszyny naruszały przestrzeń powietrzną państw natowskich, zwłaszcza nad Bałtykiem, i NATO nie zestrzeliwało tych samolotów. Tym samym Rosja wytworzyła jakby taką regułę, że nam wolno. I jeżeli Turcja Rosji pokazuje nie wolno, a to była z całą pewnością sama